Witajcie w kolejnym odcinku opowieści więziennych. Tym razem będzie to odcinek z cyklu True Crime. Zresztą widać to zarówno po miniaturce, jak i po tytule. Tym razem opowiem o Krystianie Bali. Przypomnę na wstępie o możliwości wspierania kanału. Można mi co łaska postawić kawę w serwisie Buy Coffee. Jeżeli ktoś zdecyduje się na wspieranie poprzez YouTube, będzie miał dostęp, w zasadzie już ma dostęp do treści zarezerwowanych jedynie dla wspierających. Są to treści bardziej osobiste, moje prywatne przemyślenia na wiele spraw, tematy, którymi niekoniecznie chcę się dzielić zupełnie swobodnie z całym światem. Wracając do dzisiejszego odcinka, Krystian Bala. Zawsze mnie ta postać fascynowała, odkąd dowiedziałem się o człowieku. Akurat przypadkowo tak się stało, że studiowaliśmy na tej samej uczelni, aczkolwiek nie w tych samych latach. Ja studiowałem troszeczkę później i na innym kierunku, co nie zmienia faktu, że na pewno chodziłem po tych samych korytarzach, po których on się przechadzał. Krystian prowadził również firmę w branży, w której później ja pracowałem, ale po kolei i do rzeczy. Nie chciałbym robić kolejnego podcastu z cyklu True Crime, jakich mnóstwo jest na YouTubie. Dlatego w moich odcinkach będę poruszał kwestie przede wszystkim takich osób, które są z mojego punktu widzenia jakieś ciekawe, to oczywiste, ale będę też mówił o tym, co było powodem, że wpadli i że odsiadują wyroki, albo już skończyli odsiadywać, ale raczej będę poruszał tematy osób, które długie lata spędziły w zakładach karnych i coś spowodowało, że do tych zakładów karnych ci ludzie trafiali, chociaż byli prawie przekonani, że dokonują zbrodni doskonałej. I tak właśnie było w przypadku Krystiana Bali. Oczywiście na wstępie powiem, że żeby sprawa była jasna, w żaden sposób nie popieram działalności przestępczej, więc nie traktujcie mojego podcastu, zarówno tego, jak i innych odcinków, jako drogowskazu, jak uniknąć odpowiedzialności za swoje niecne czyny. Krystian Bala urodził się w Chojnowie, to jest byłe województwo legnickie, i urodził się w 1974 roku, więc to jeszcze było województwo legnickie, jeszcze długo, zanim powstało województwo dolnośląskie. Nie będę opowiadał, jakim był dzieckiem, czy był grzecznym, czy nie, bo nie ma na to miejsca ani czasu, zresztą nie ma to w gruncie rzeczy większego znaczenia. Na pewno był bystrym, błyskotliwym i nad wyraz inteligentnym człowiekiem. Rozpoczął studia na Uniwersytecie Wrocławskim na Wydziale Nauk Społecznych i studiował tam filozofię. No jest to dosyć specyficzny kierunek studiów. Ja podczas swoich studiów otarłem się również o filozofię. Miałem przez 2 semestry chyba filozofię. Nie wyobrażam sobie, mówiąc szczerze, jak można byłoby to studiować przez 5 lat. Ale nie dlatego, że z jakąś pogardą podchodzę do filozofii, tylko są to niewątpliwie studia trudne i moim zdaniem dosyć mało przyszłościowe w kierunku zawodowym. Krystian był o tyle dobrym studentem, że dostał propozycję, jak to się mówi, zostania na uczelni, to znaczy miał otwartą drogę do robienia kariery akademickiej, czyli miał otwartą ścieżkę do doktoratu, do być może profesury. No, mógł zostać wykładowcą i na uniwersytecie pracować, poświęcać się pracy naukowej i badawczej w obszarze filozofii właśnie, ale nie było mu dane i właśnie ku zaskoczeniu swoich promotorów czy swoich nauczycieli akademickich Krystian nie zdecydował się na kontynuowanie nauki, czyli nie poszedł w kierunku doktoratu. Niedługo po zakończeniu studiów otworzył firmę we Wrocławiu. A była to firma, która zajmowała się sprzątaniem, utrzymaniem porządku i czystości. Takie firmy wówczas zaczynały wchodzić na wyżyny swojej popularności rynkowej, a wynikało to z tego, że coraz więcej budowało się w czasach, czyli w latach 90. coraz więcej budowało się różnego rodzaju marketów, galerii handlowych, centrów handlowych. Dzisiaj mamy tego oczywiście bardzo dużo, ale wtedy powstawały pierwsze wielkopowierzchniowe
sklepy jak Tesco, już nieistniejące w Polsce, Makro, Cash & Carry. Pamiętam, jak jeszcze tą halę budowali we Wrocławiu. Oczywiście w ślad za rozwojem takiego handlu wielkopowierzchniowego pojawiła się na rynku potrzeba sprzątania po tak zwanej powierzchni płaskiej. Każdy z nas, przechadzając się po takim sklepie, spotyka osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku. Często poruszają się z takimi maszynami do czyszczenia, froterowania podłóg. Pewnie nie zwracamy na to większej uwagi, ale musicie wiedzieć o tym, że te usługi są świadczone przez zewnętrzne firmy, które dysponują właśnie osobami zajmującymi się sprzątaniem. Bardzo częstą praktyką jest zatrudnianie osób z grupą inwalidzką po to, żeby płacić mniejsze składki, ale nie w tym rzecz. Chodzi o to, że w ślad za popytem oczywiście idzie podaż i to jest oczywiste, odwieczne prawo rynku. No niestety Krystian nie do końca wstrzelił się z tą swoją firmą, bo mimo początkowych bardzo dużych sukcesów został wyparty z rynku przez większych graczy. Nie będę tutaj reklamował różnych innych firm, ale są do tej pory funkcjonujące olbrzymie wręcz korporacje zajmujące się właśnie sprzątaniem powierzchni w marketach, myciem szyb, czy też utrzymywaniem porządku na parkingach, na tych wszystkich terenach zielonych. Na marginesie powiem, że idą w ślad za tym olbrzymie pieniądze. Krystian na początku, tak jak wspomniałem, radził sobie nie najgorzej, ale później ta firma zaczęła podupadać. On prowadził jeszcze drugą działalność gospodarczą, z tym, że nie jestem pewien, jaki to był charakter tej działalności, więc to pomijmy. W każdym razie to chyba była jakaś agencja reklamowa albo coś związane z właśnie marketingiem, takim BTL, jak to się nazywa, czyli różnego rodzaju plakaty, ulotki, być może jakiś merchandising wchodził w grę. Ja pamiętam te czasy początku lat 2000, wtedy też był olbrzymi wysyp właśnie różnego rodzaju ulotkarzy, roznosicieli ulotek, plakatów, było tego aż za dużo. No, Krystian też w tym biznesie próbował i nie do końca mu to szło. Tak czy inaczej próbował swoich sił w biznesie bez większych sukcesów. Chyba jednak filozofia, którą skończył, niewiele miała wspólnego z przedsiębiorczością. Krystian był żonaty, nie wiem dokładnie w którym roku brał ślub, ale to dla całej historii nie ma większego znaczenia. W okolicach 97 roku urodził mu się syn i było to jedyne dziecko z tego związku. Natomiast nie do końca dobrze układało się między małżonkami, ponieważ Krystian po prostu był kobieciarzem i dosyć intensywnie imprezował. Zwłaszcza jak odnosił pierwsze sukcesy w biznesie, był królem życia, częstym bywalcem różnego rodzaju wrocławskich imprezowni. No i często zdarzało mu się zawierać różnego rodzaju przygodne znajomości z kobietami podczas różnego rodzaju imprez. Nie przywiązywał do tego większej wagi, nie były to jakieś romanse długotrwałe, raczej przygodne. Krótko mówiąc, był to typ imprezowicza i kobieciarza, ale jednocześnie, co dość być może i typowe, był bardzo, wręcz nawet chorobliwie zazdrosny o swoją żonę, czyli z jednej strony nie przeszkadzało mu to, że zawiera jakieś łóżkowe znajomości, o których jego żona nie wiedziała albo jemu się wydawało, że nie wiedziała. Jednocześnie był chorobliwie zazdrosny o wszelkie kontakty swojej żony z innymi mężczyznami. W międzyczasie biznesy Krystiana chylą się ku upadkowi. On ogłasza upadłość jednej, potem drugiej firmy. No i sam też zalicza taki upadek, powiedzmy, finansowy, psychiczny. Nie bardzo może sobie z tym poradzić, nie może sobie za bardzo znaleźć nowego miejsca dla siebie, jakiejś nowej drogi życiowej. Jest bardzo mocno sfrustrowany. Dochodzi do spięć, do kłótni z żoną. No, jako facet nieposiadający pieniędzy nie bardzo ma jakieś argumenty silne na swoją obronę, więc reaguje często agresją, często krzykami. Często są awantury, co powoduje, że żona w pewnym momencie ma już tego dość i wnosi o separację.
W konsekwencji później dochodzi do rozwodu, ale zanim doszło do tego rozwodu, Krystian wyprowadza się. Nie ma większego znaczenia, gdzie mieszkał. W każdym razie nie mieszkał ze swoją żoną i swoim dzieckiem. Byli w separacji, nie utrzymywali jakichś zażyłych relacji, ale Krystian w dalszym ciągu był chorobliwie zazdrosny. Żona Krystiana natomiast poczuła zew wolności, stwierdziła, że rozpocznie zupełnie nowy rozdział w swoim życiu. Jest wciąż młodą, atrakcyjną kobietą, więc nic nie stoi na przeszkodzie, aby znaleźć jakiegoś nowego mężczyznę. No i w jakimś sensie tak się dzieje. Ona również nie stroni od, powiedzmy, wieczornego życia i w którejś z wrocławskich, nazwijmy to, imprezowni poznaje mężczyznę, Dariusza, który jest lokalnym biznesmenem, z tym, że z nieco większymi sukcesami od Krystiana sobie w tym biznesie radzi. Dariusz prowadzi agencję reklamową, przy czym to musi być mała firma. Wnioskuję to z lokalizacji tej firmy. Ona znajdowała się we Wrocławiu przy ulicy Bogusławskiego. Kto wie, ten wie, a kto nie wie, to powiem, że Bogusławskiego to jest taka charakterystyczna we Wrocławiu dosyć długa ulica. Na tej ulicy znajduje się cała masa różnych firm, ale również pizzerii, knajpek, seksshopów i dziwnych instytucji znajdujących się w takim starym, jeszcze budowanym przed wojną wiadukcie kolejowym, gdzie przestrzenie pomiędzy filarami tego wiaduktu są wypełnione różnego rodzaju lokalami użytkowymi o powierzchni, tak na moje oko, około 40 metrów i tak przechadzając się wzdłuż tego wiaduktu możemy minąć po kolei sex shop, pizzerię, agencję reklamową, pralnię chemiczną, księgarenkę, kiedyś wypożyczalnię DVD, jakiś pub z piwem, kebab i tak dalej, i tak dalej. Jest to dosyć klimatyczne miejsce, ale na pewno nie jest to miejsce na poważną i szanującą się wielką agencję reklamową. W związku z tym Dariusz prowadził pewnie jakąś niewielką firmę, natomiast jakoś tam sobie w tym biznesie radził. Ponieważ Wrocław to nie jest wbrew pozorom jakieś olbrzymie miasto, zdarzyła się taka sytuacja, że Krystian spotkał swoją, jeszcze formalnie obecną, ale już w separacji żonę w jakiejś sytuacji, to chyba była impreza sylwestrowa, jakaś knajpka, w której ona dobrze bawiła się z jakimś obcym dla niego mężczyzną i wszystko wskazuje na to, że tym mężczyzną był właśnie Dariusz. Krystian zareagował w tym momencie dosyć alergicznie i agresywnie, zresztą nie pierwszy i nie ostatni raz, jak się później okazało. Ja nie robiłem jakiegoś długiego śledztwa związanego z tym, w jakich okolicznościach dokładnie Krystian dowiedział się o personaliach Dariusza, w jaki sposób go wyśledził, ale udało mu się właśnie wytropić agencję reklamową i któregoś dnia postanowił wywabić Dariusza z firmy pod pozorem spotkania biznesowego. I już na tym etapie Krystian planował zabójstwo doskonałe. To był dokładnie rok 2000, w związku z tym telefony komórkowe robiły wówczas oszałamiającą karierę. W zasadzie były powszechnie już wtedy dostępne. Oczywiście jeszcze bardzo drogie, te połączenia były bardzo drogie, ale telefon komórkowy nie był już w tamtych czasach żadną większą nowością. Natomiast Krystian, chcąc zachować pozory jakiejś anonimowości, czy chcąc być może zacierać za sobą ślady już na tym etapie, wykonał telefon do firmy Dariusza z budki telefonicznej, ponieważ w dzisiejszych czasach już tego nie ma, w zasadzie nie istnieją już takie automaty telefoniczne na kartę czy na monety, nie licząc oczywiście tych w zakładach karnych albo w szpitalach, bo tam jeszcze coś takiego ma miejsce. Natomiast wtedy było to dosyć powszechne, prawie na każdym rogu, zwłaszcza w dużych miastach, stał aparat telefoniczny i one dzieliły się na dwa rodzaje. Były takie wrzutowe na monety, ponieważ już od kilku ładnych lat znowu do obiegu walutowego w Polsce wróciły monety. Więc we Wrocławiu była firma Dialog, która później przekształciła się na Netie i Dialog miał właśnie
automaty, do których można było wrzucać monety, ale były również starszego typu automaty telefoniczne we władaniu Telekomunikacji Polskiej, obecny Orange. One były na kartę telefoniczną. Taką kartę telefoniczną można było kupić w kiosku albo na poczcie. Karta zawierała w sobie ileś tam impulsów, 5, 10, 30 i więcej. No i z takiej właśnie karty telefonicznej Krystian skorzystał. I to był pierwszy gwóźdź do trumny i pierwsza poszlaka dla sądu, ponieważ Krystian nie miał świadomości tego, że każda taka karta telefoniczna posiada swój zakodowany numer i przy wykonywaniu połączenia telefonicznego ten numer jest przekazywany gdzieś tam do centrali. Można po tym numerze karty telefonicznej dojść do tego, z którego automatu, o której godzinie połączenie przy użyciu konkretnej karty zostało zainicjowane, a idąc dalej tym tropem śledczy mogli dotrzeć do tego, gdzie ta karta została kupiona, kiedy, więc po nitce do kłębka. Ale wracając do rozmowy telefonicznej, Krystian zadzwonił do agencji reklamowej prowadzonej przez Dariusza i umówił się z Dariuszem na spotkanie biznesowe, ale zaproponował mu jakąś bardzo intratną współpracę. Chodziło o jakieś billboardy. Prawdopodobnie firma Dariusza nie była na tyle dużą i bogatą firmą, że posiadała własną sieć billboardów, czyli samych jakby nośników, ale być może chodziło o na przykład zlecenie wydrukowania materiałów, które miały być na tych billboardach, no plakatów, które miały być tam po prostu przyklejane. Ponieważ no Krystian wymyślił taką intrygę, że będzie mówił o billboardach w okolicy właśnie Legnicy. On z tamtych okolic pochodził, więc bo był z Chojnowa, więc tamte strony były mu dość dobrze znane. W zasadzie były to jego rodzinne rejony. I zaproponował Dariuszowi wspólny wyjazd w teren. Chciał mu po prostu pokazać konkretną tablicę reklamową. Prawdopodobnie tej tablicy nigdy nie było, być może nawet nie istniała. Chodziło tutaj o pretekst, żeby się z Dariuszem spotkać, ale nie w biurze, tylko właśnie, żeby go z tego biura wyciągnąć w teren, więc najprawdopodobniej Krystian wymyślił i przedstawił Dariuszowi jakąś legendę. Być może chodziło o jakiś billboard niestandardowego rozmiaru. Tego nie wiem, ale na tyle był przekonywujący w swojej rozmowie, że Dariusz zdecydował się na wspólny z nim wyjazd, mimo tego, że Krystian był dla niego zupełnie obcą osobą. Co ciekawe, podobno było to całkowicie niepodobne do codziennych zachowań Dariusza. Tak czy inaczej, Dariusz zgodził się na tą wspólną wycieczkę. Wyszedł z biura, chwytając tylko jakąś torbę na dokumenty, telefon komórkowy i powiedział, że idzie na spotkanie i wyszedł. Od tamtej pory nikt go nie widział, natomiast był widziany ostatni raz żywy w momencie, kiedy wychodzi ze swojej firmy i spotyka się z dwoma mężczyznami. Do wątku dwóch mężczyzn jeszcze wrócę później, ale teraz opowiem o tym, co się działo dalej. No, w gruncie rzeczy to nie do końca wiadomo, ponieważ Dariusz przepadł. Wszelki ślad po nim zaginął, nie wrócił wieczorem do domu. Jak się okazało, Dariusz był żonatym mężczyzną, mimo tego, że romansował z Stanisławą, czyli byłą żoną Krystiana. Rodzina zaczęła się niepokoić, zgłosiła sprawę na policję. Przypomnę w tym miejscu, że był to rok dokładnie 2000, w związku z tym nie było jeszcze tak gęstej sieci monitoringu. Policja, nawet gdyby bardzo chciała, chociaż jak znam życie, to pewnie policja bardzo nie chciała podjąć działań, ale trochę miała związane ręce, bo człowiek wyszedł z firmy, wsiadł do jakiegoś samochodu, tylko tyle, że nikt nie wie z kim i nikt nie wie do jakiego samochodu i nikt nie wie w jakim kierunku ten samochód się oddalił. I tak na dobrą sprawę jedyne co było wiadome, to że gdzieś pojechał z kimś, ale obcym, w kierunku Legnicy. I to jakby koniec tematu. W związku z tym policja nie bardzo, nie miała jakiegoś punktu zaczepienia, żeby poszukiwać Dariusza. No wiecie, różne rzeczy ludzie robią
Czasami ktoś na przykład na kilka dni znika z otoczenia, bo na przykład ma jakiś płomienny romans i zaszył się w jakimś hotelu na odludziu. Albo no, są różne powody, czasami są również jakieś kwestie biznesowe. Spotkanie mogło się przedłużyć, mogło pójść w kierunku jakiegoś bankietu, restauracji, jakiejś zakrapianej imprezy, więc na początku nie było to jakieś bardzo alarmujące policji zgłoszenie. Mijały kolejne dni, a Dariusz się nie pokazywał. Natomiast 3 albo 4 dni po zaginięciu Dariusza wędkarze w okolicach Głogowa, przemieszczając się na łódce w nurcie rzeki Odry, natrafili na zwłoki. Oczywiście została wezwana na miejsce policja. Policja ujawniła, że są to zwłoki człowieka, który z całą pewnością został zamordowany, ponieważ był związany, i to w bardzo charakterystyczny sposób. No i w zasadzie był półnagi, ponieważ miał na sobie tylko majtki. Szybkie oględziny zwłok naprowadziły policję na trop poszukiwanego zaginionego Dariusza, ponieważ był on o tyle charakterystyczny, że miał długie włosy, co nie jest takie znowu bardzo popularne wśród mężczyzn. Chociaż ja akurat w tamtych czasach miałem długie włosy i słuchałem metalu. Dzisiaj włosy mam krótkie, ale z metalu nie wyrasta się nigdy. Pół żartem, pół serio. Zwłoki zostały przewiezione najprawdopodobniej do prosektorium we Wrocławiu. Została na miejsce wezwana żona Dariusza, która jednoznacznie potwierdziła, że jest to zamordowany Dariusz J. Rozpoczęło się śledztwo w kierunku odnalezienia sprawcy. Okazało się, że Dariusz został zamordowany w bardzo brutalny i wymyślny sposób. Sekcja zwłok wykazała, że był bity, był torturowany, był wielokrotnie uderzany, kopany. Na ciele były liczne obrażenia, liczne siniaki, krwiaki, i to takie, które powstawały w długim czasie. Jego żołądek był pusty, co i jakby te ślady bicia, które były na różnym etapie, czyli niektóre już lekko zagojone, inne w miarę świeże, czyli takie zadane na krótko przed śmiercią, to wszystko wskazywało na fakt, że Dariusz przez kilka dni od uprowadzenia, bo niewątpliwie do tego doszło, musiał być gdzieś przetrzymywany, musiał być bity, torturowany, maltretowany. Następnie został związany w taki bardzo charakterystyczny sposób, taką pętlą samozaciskającą się. Polega to na tym, że ofiara jest kładziona na brzuchu, ręce i nogi są związane razem, ale pętla również przechodzi przez szyję. Nazywa się to kołyską, taki sposób wiązania. I polega to na tym, że ofiara, jeżeli próbuje się szarpać, czy próbuje się jakoś z tych więzów wydostać, to dochodzi do podduszenia. W związku z tym jest to no, taki węzeł bardzo trudny do wyswobodzenia się. I w ten sposób związany Dariusz został żywy wrzucony do rzeki. W jego płucach było dużo wody, podobno jakieś żywe organizmy rzeczne również się tam dostały, najprawdopodobniej w wyniku zachłyśnięcia się wodą. W związku z tym śmierć nastąpiła przez utonięcie. No i po raz kolejny w tej sprawie policjanci stanęli trochę w martwym punkcie, ponieważ okazało się, że Dariusz nie miał żadnych wrogów, nie miał żadnych długów, nie miał żadnych konfliktów z nikim, a wyglądało to trochę jak porachunki mafijne. To była końcówka, znaczy w zasadzie to był rok 2000, ale cała końcówka lat 90., tak od połowy lat 90. to była cała masa różnego rodzaju porachunków mafijnych i ta zbrodnia mogła wyglądać jako właśnie taka mafijna dintojra. Ewentualnie śledczy pewnie pomyśleli, że sprawca chciał upozorować tego typu sytuacje, natomiast nie mieli żadnego punktu zaczepienia i ostatecznie śledztwo w tej sprawie, jak i cała sprawa, została umorzona w 2005 roku z powodu braku wykrycia sprawców. No i w zasadzie cały temat mógłby się na tym
zakończyć. Sprawa nigdy nie byłaby głośna, nigdy nie byłaby medialna. Krystian Bala cieszyłby się wolnością. Był chłop, nie ma chłopa. Ryby zjedzą. Cytat. Kto wie, to wie. Proszę o komentarz. Natomiast, to był taki cytat niewymuszony. Natomiast wracając do kwestii Krystiana. Źródła nie podają informacji, z czego on się wówczas utrzymywał, ale pieniędzy musiał mieć pod dostatkiem, ponieważ realizował swoją pasję, mianowicie uwielbiał podróże, no i dosyć mocno, intensywnie podróżował. Pierwszym jego kierunkiem była Korea Południowa, w której spędził dosyć dużo czasu. No i Krystian podróżował, krótko mówiąc, po krajach dalekowschodnich, czyli właśnie Korea, Sumatra, Indonezja podobno. Spędził również sporo czasu w Japonii. Odwiedził również Stany Zjednoczone. Podróżował. Kolejną jego pasją było nurkowanie. Była fotografia. No, dosyć dużo robił zdjęć, publikował te zdjęcia w różnych miejscach w internecie. No, ale internet właśnie tuż też był kolejnym jego gwoździem do trumny, ponieważ Krystian Bala interesował się tym, co zostawił po sobie w Polsce, czyli często wchodził na różnego rodzaju strony, na przykład magazynu kryminalnego 997, jak również logował się na strony policji, poszukiwał informacji odnośnie trwającego śledztwa. Może to był taki okres wyczekiwania, może właśnie jego cel był taki, żeby zniknąć z Polski na jakiś dłuższy czas, do Polski nie wracać, żeby sprawa ucichła. No ale w międzyczasie jakoś kontrolował, co się w sprawie morderstwa Dariusza J. dzieje na miejscu. W międzyczasie Krystian pisze swoją książkę. Nie wiem, czy on to robił w trakcie tych swoich podróży, ale wszystko wskazuje na to, że być może tak. Natomiast książka powstała w 2000 roku, czyli tak świeżo po wydarzeniach albo w trakcie tych wydarzeń, ponieważ w grudniu dochodzi do zbrodni, o której mówiłem wcześniej. Ale źródła podają, że książka powstała w okolicach roku 2000, natomiast 3 lata później została wydana przez niewielkie wrocławskie wydawnictwo. Nie cieszyła się od samego początku szczególnie dużym zainteresowaniem, ponieważ w zasadzie jedyną chyba metodą na wyróżnienie tej książki na rynku była jej duża brutalizacja i taka obsceniczność. Ta książka już nie jest dostępna w sprzedaży. Można gdzieś dorwać jakiś egzemplarz, nazwijmy to używany, na Allegro czy na innych portalach aukcyjnych. Można dostać jakieś fragmenty. Ja nie spędziłem przesadnie dużo czasu nad tym, żeby znaleźć książkę w pełnym wymiarze. Czytałem jakieś fragmenty właśnie w formie PDF-ów, ale nie od dziś wiadomo, że ta książka po pierwsze nie była bestsellerem, po drugie jest podobno okrutnie ciężka w odbiorze. No i po tych fragmentach, które są powszechnie dostępne, wiadomo, że ona nie zaskakuje niczym poza właśnie obscenicznością, brutalnym językiem, mocno wulgarnym. No Sapkowski to nie był, czy Bonda, czy Szczepan Twardoch na pewno nie. Ale w tej książce, ci, którzy znają historię Krystiana, pewnie wiedzą, do czego zmierzam. W tej książce on dosyć obrazowo opisał sposób dokonania morderstwa. Przy czym nie było to takie jeden do jednego, nie opisał tego dokładnie, co zrobił. Po pierwsze, akcja książki dzieje się w Paryżu, a po drugie, ofiarą jest nie kochanek byłej żony, tylko kobieta, którą główny bohater morduje. Natomiast sam przebieg zbrodni, no to jest bardzo zbliżony do zbrodni, jaką sprawca dokonał na Dariuszu J. W tym momencie celowo powiedziałem sprawca, a nie Krystian, ponieważ Krystian Bala do dnia dzisiejszego utrzymuje, że jest niewinny. No ale jak ta jego niewinność i zbrodnia doskonała przekuła się w 25-letni wyrok?
Otóż sprawa została, jak już wspomniałem wcześniej, umorzona w 2005 roku, ale istnieje na każdej komendzie czy komisariacie takie archiwum spraw umorzonych i od tego często rozpoczynają pracę młodzi policjanci albo tacy, którzy nie mają aktualnie jakichś bardzo istotnych zadań. No i na taką sprawę z zakresu umorzonych trafił wrocławski policjant Jacek Wróblewski. Zapoznaje się z aktami sprawy i dochodzi do jednego wniosku, albo w zasadzie jeden element wzbudza jakieś jego zainteresowanie. Mianowicie chodzi o telefon komórkowy. Sprawa wygląda tak, że ofiara, czyli Dariusz, no nie rozstawał się ze swoim telefonem komórkowym jako przedsiębiorca, biznesmen, osoba prowadząca firmę, często musi być dostępna dla swoich kontrahentów. No i on też znany był z tego, że zresztą umówmy się, jak już ktoś ma telefon komórkowy w 2000 roku, to się z nim nie rozstaje. No a ten telefon nigdy nie został odnaleziony, nie było go przy zwłokach i w ogóle ten wątek poszukiwania telefonu jakoś został potraktowany prawdopodobnie po macoszemu, co wzbudziło zainteresowanie policjanta. No i zaczął drążyć ten temat. Ponieważ to był telefon na abonament, umowa była podpisana, już nie wiem, czy na osobę fizyczną, czy na firmę, nie ma to żadnego znaczenia, ale udało się dotrzeć do dokumentacji związanej z tym telefonem i jak zapewne wiecie, każdy telefon posiada swój unikatowy numer e-mail. Nie mylić się z numerem karty SIM, czy w ogóle z kartą jako taką. SIM to jest osobny byt. Telefon jako aparat to jest osobne urządzenie i to urządzenie również posiada swój unikatowy numer e-mail. To jest mniej więcej jak MAC, adres karty sieciowej telefonu. Ten numer jest również podawany przez telefon w momencie logowania się do sieci. Czyli bez względu na to, jaka karta SIM jest włożona do aparatu, aparat ma swój numer e-mail, on jest tak samo unikatowy jak odcisk palca dla człowieka. No i policjanci swoimi ścieżkami dotarli do tego, że ten telefon nie leży na dnie Odry, czego się spodziewali na początku, tylko jest aktywnie używany, loguje się do sieci cały czas, a było to już w okolicach mniej więcej 6 lat po zaginięciu Dariusza. Śledczy docierają do właściciela tego telefonu. Okazuje się, że on go kupił z drugiej ręki od jakiegoś handlarza. Docierają do tego handlarza i okazuje się, że ten handlarz stał się właścicielem tego telefonu. Kupił go na aukcji internetowej na Allegro. Policjantom udaje się dotrzeć do historii transakcji tego użytkownika Allegro. No i doszli do tego, że sprzedającym telefon należący wcześniej do ofiary był użytkownik Allegro, który logował się jako Chris. Już teraz nie pamiętam, czy Chris66, czy Chris69, czy Chris72. To nie ma żadnego znaczenia. Wiadomo, że od Chrisa niedaleko do Christiana, a już w tamtych czasach Allegro nie wpuszczało każdego pierwszego z brzegu z ulicy, tylko pamiętam, że bardzo dawno temu, jak ja zakładałem swoje pierwsze konto na Allegro właśnie w okolicach roku 2000, to po rejestracji trzeba było odebrać korespondencję, czyli tak jak teraz robi Google, czyli przyszedł list z jakimś kodem uwierzytelniającym i trzeba było ten kod wpisać do systemu Allegro, żeby można było dokonywać jakichś tam transakcji związanych ze sprzedażą. No a ten list był wysyłany na konkretny adres pocztowy. No i oczywiście policja do kłębka w taki sposób śledczy dotarli do adresu domu rodzinnego Christiana Bali. Okazało się dalej, że ten telefon został wystawiony na sprzedaż dosłownie 4 dni po zaginięciu Dariusza. Czyli najprawdopodobniej w dniu zabójstwa. Ponieważ przypominam, jak mówiłem wcześniej, Dariusz był przez kilka pierwszych dni po uprowadzeniu przetrzymywany, głodzony, bity. Jego śmierć nastąpiła najprawdopodobniej 3-4 dni właśnie po zaginięciu. No i mniej więcej w tym okresie telefon został wystawiony na internetowej aukcji. I ponad wszelką wątpliwość ten telefon został sprzedany przez Christiana Bale.
przy czym. Jest to oczywiście ważna poszlaka, ale nie jest to jeszcze dowód. Christian Bala mógł się stać posiadaczem tego telefonu w przeróżny sposób. Mógł go znaleźć, mógł go ukraść, mógł go kupić od pasera, od złodzieja w Lombardzie. Także to jest jakaś pierwsza poszlaka, ale żaden dowód. Natomiast trzymając się terminologii od samego początku tego odcinka, był to definitywnie kolejny gwóźdź do trumny Christiana B. Jacek Wróblewski, czyli wrocławski policjant, zaczyna szukać więcej informacji na temat Christiana. Prawdopodobnie przeszukuje policyjne kartoteki, bo nawet święty może mieć coś za uszami, a to jakiś mandat, a to może jakieś postępowanie się przeciwko niemu kiedyś toczyło. No i tak zaczyna dowiadywać się nieco więcej i trafia na książkę pod tytułem Amok. Christian Bala dosyć szeroko chwalił się swoją książką, bardzo chciał zadbać o sprzedaż, o promocję, no i oczywiście książkę wydał pod własnym nazwiskiem, a jak już wcześniej wspominałem, w jednym z fragmentów jest bardzo szczegółowo opisana zbrodnia, jaką główny bohater popełnia, co prawda w nieco innych okolicznościach przyrody, ale jednak sam sposób wykonania egzekucji jest wręcz identyczny z tym, co spotkało Dariusza. Czyli pojawia się sznur, związanie ofiary właśnie taką pętlą na kołyskę, no i jeszcze wisienką na torcie jest zdanie zawarte w tym opisie. Główny bohater książki pozbywa się dowodów zbrodni, sprzedając je w internecie. Co prawda w książce bohater sprzedawał nóż, a nie telefon, ale jednak no to powiązanie jest bardzo charakterystyczne i śledczy dochodzą do wniosku, że w zasadzie tylko sprawca mógł znać takie szczegóły, tak bardzo istotne dla przebiegu tej zbrodni. Co nie zmienia faktu, że to cały czas za mało, bo dalej jest to tylko poszlaka. Co prawda idziemy w kierunku coraz większego i coraz bardziej absurdalnego zbiegu okoliczności, ale nie ma żadnych twardych dowodów na udział Christiana Bali w zabójstwie. Jednak śledczy nie odpuszczają, drążą temat, przesłuchują byłą żonę Christiana i okazuje się, że oczywiście miała ona kontakt z ofiarą. Zaczyna opowiadać o romansie, który jakoby był, ale nie jakiś bardzo namiętny, nie jakiś bardzo gorący, ale nie rzecz w tym, bo jest to kolejny kamyczek do ogródka. Wiadomo, że był jakiś związek między Christianem a ofiarą, czyli Dariuszem. Śledczy idą dalej i okazuje się, że Christian był również klientem Dariusza i zalegał mu z płatnościami za jakieś usługi marketingowe. I tutaj nie wiadomo, czy było tak, że on był faktycznie realnym klientem, bo potrzebował jakichś usług, czy to było tylko ze strony Christiana jakieś osłabienie czujności swojej ofiary. Myślę, że dużo na to wskazuje, że być może wcześniej w jakiś sposób próbował właśnie odgrywać przed Dariuszem rolę zacnego biznesmena po to, żeby właśnie wyciągnąć go z firmy i dokonać zbrodni na swoim i sobie znanym terenie. Policjanci zaciśniają pętlę i przesłuchują kolejne osoby. Trafiają w ten sposób do księgowej, która pracowała z Christianem, chyba w jednej z firm Christiana. Nie jestem pewien, czy ta firma już wówczas ogłosiła upadłość, czy była gdzieś tam na skraju bankructwa, ale była jakaś księgowa, może świadczyła jakieś zewnętrzne usługi. Nieważne, w każdym razie ta pani przyznała się do tego, że no od niej Christian dowiedział się o romansie swojej byłej żony z Dariuszem, ponieważ to ona widziała ich dwoje razem i powiedziała o tym, jak to czasami kobiety lubią, plotki, ploteczki. Powiedziała o tym Christianowi, no i w ten sposób niestety uruchomiła tą lawinę tragicznych wydarzeń.
Policjanci, mimo braku twardych dowodów, mają coraz mniejsze wątpliwości. W zasadzie to już są przekonani o tym, że Krystian jest sprawcą. W związku z tym dokonują zatrzymania. Krystian zostaje zatrzymany w swoim rodzinnym domu w Chojnowie. Zostaje przetransportowany do Wrocławia, gdzie dalej toczy się przeciwko niemu postępowanie. Zostaje oczywiście poddany szczegółowemu przesłuchaniu. Początkowo oczywiście wszystkiemu zaprzecza, twierdzi, że jego książka to jest fikcja literacka, w ogóle, że to kompletnie nie ma związku z rzeczywistością, że cała rzecz dzieje się przecież w Paryżu, a ofiarą głównego bohatera jest kobieta i co to jest w ogóle za absurd, żeby wyciągać tak daleko idące wnioski i oskarżać pisarza o współudział czy zaplanowanie morderstwa i to jeszcze z premedytacją. Wręcz podchodzi do tego z takim groteskowym poczuciem humoru. Natomiast w toku tego śledztwa zostaje również Krystian przebadany przez biegłego psychologa sądowego. Jako rutynowa czynność Krystian zostaje przebadany, zostaje sporządzony jego profil osobowościowy. No i następnie biegli dochodzą do wniosku, że osobowość Krystiana jest bardzo bliska, by nie powiedzieć identyczna z osobowością, jaką kreuje autor w książce pod tytułem Amok, czyli główny bohater jest lustrzanym odbiciem autora. I tak naprawdę emocje, którymi kierował się główny bohater tej książki, są tymi samymi, którymi mógłby się kierować autor tej powieści, czyli Krystian. No i okazuje się, że tych podobieństw jest jeszcze więcej, ponieważ dotyczą one historii życiowej, cech osobowości, zainteresowań, no i takiego usposobienia, bo zarówno autor, jak i główny bohater mają osobowość narcystyczną, są egoistami, hedonistami, ze skłonnościami sadystycznymi, mają perwersyjne upodobania. A skąd to wychodzi? O upodobaniach bohatera książki można przeczytać oczywiście na stronach tej powieści Niskich Lotów, a o upodobaniach Krystiana po pierwsze dużo mówią jego znajomi także z czasów studiów, jak i Krystian prowadził dość bujne życie towarzyskie. Często umawiał się z różnymi paniami, korzystał do tego celu z różnych portali społecznościowych, z internetu, no i sporządzał dosyć szczegółowe notatki na temat tego, co, kiedy, z kim i jak robił. Więc jego życiowe zainteresowania i pasje, nazwijmy to łóżkowe, bardzo mocno pokrywały się z zachowaniami głównego bohatera książki. W związku z tym policyjni psycholodzy, określili, że on stworzył w książce swoje alter ego, czyli po prostu dokładnie główny bohater tej książki to jest on. Niestety Krystian musi zostać zwolniony po tych pierwszych przesłuchaniach. Prawdopodobnie trwały one 48 godzin, bo raczej nie dłużej, bo gdyby miały trwać dłużej, to sąd musiałby wyrazić zgodę na aresztowanie tymczasowe, na przykład na 3 miesiące, a w tym przypadku nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że tak nie było. Nie dotarłem do informacji, żeby było aresztowany na co najmniej 3 miesiące. W każdym razie zostaje zwolniony. Również dzieje się to pod naporem fanów Krystiana, bo jak się okazuje, ta książka była, mimo tego, że nie była jakaś bardzo popularna, no to jak już ktoś ją przeczytał i nie wyrzucił przez okno, to raczej polubił. I zwłaszcza kobiety polubiły głównego bohatera i autora tej powieści i było bardzo duże poruszenie społeczne po tym, jak został on aresztowany. Krystian wykorzystał cały ten szum medialny wokół siebie i wokół swojej książki do wzmożonej promocji. No, wydawało mu się, że krótki szum na policji został, czy pożar został zagaszony i że spokojnie będzie mógł wieść swoje życie pisarza i to jeszcze poczytnego po takim skandalu, bo nie wiem, czy wiecie, ale jest takie stare bardzo przysłowie,
amerykańskie, nieważne czy źle mówią, czy dobrze mówią, ważne, żeby mówili. No i prawdopodobnie z takiego założenia wyszedł w tym momencie Krystian, ale niestety dla niego nie cieszył się zbyt długo szczęściem i wolnością, ponieważ kolejne zeznania, kolejni świadkowie i kolejne poszlaki odkryte na przykład również w wyniku przeszukania jego mieszkania spowodowały, że ponownie został zatrzymany. W jego mieszkaniu zostały znalezione, czy w mieszkaniu, w którym on wtedy przebywał, nie jestem pewien, czy to było jego mieszkanie, czy to w Chojnowie mieszkanie rodziców, natomiast zostały tam znalezione m.in. długopis z logotypem firmy należącej do ofiary, jak również no, cała masa różnych notatek dotyczących tych, o których Wam mówiłem, dotyczących relacji damsko-męskich. No, tych poszlak okazało się być zdecydowanie za dużo, jak na wolnościowe życzenia Krystiana, i zostały mu postawione zarzuty zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Krystian początkowo przyznaje się do winy, ale po chwili, dosłownie w trakcie tego samego przesłuchania, odwołuje swoje zeznania, podobno prosi o coś do picia, robi mu się słabo, mdleje albo udaje, że mdleje, no w każdym razie osuwa się na podłogę. To pierwsze przesłuchanie już po kolejnym zatrzymaniu zostaje przerwane. No, zostaje wznowione oczywiście w późniejszym terminie. Krystian zostaje również poddany badaniu na wariografię. Ja nie jestem pewien, czy to badanie było podczas tego pierwszego zatrzymania, czy później. Tak czy inaczej, on do tego badania próbował się przygotować i próbował ten wariograf oszukać. Nie wiem, czy wiecie, wariograf, zwany popularnie wykrywaczem kłamstw, jest to w sumie dosyć proste i już niemłode urządzenie. Tam nie ma żadnej magii ani sztucznej inteligencji, to jest w dużej mierze urządzenie mechaniczne. Ja nigdy nie byłem poddany tego typu badaniu, ale no mniej więcej wiem, jak to wygląda. To jest takie trochę połączenie EKG z EEG, czyli no i oczywiście do tego specjalista, ekspert z dziedziny obsługi całej tej aparatury. Człowiek ma założone różne czujniki, które mierzą temperaturę, ciśnienie, tętno, oddech, czyli intensywność tego oddechu, szybkość tego oddechu, do tego akcję serca. No i na podstawie różnych reakcji organizmu, takich reakcji podświadomych, na które teoretycznie człowiek nie ma żadnego wpływu. Na przykład nie możemy zablokować tego, że robimy się czerwoni na twarzy, jak się czegoś wstydzimy, tak? Choćbyśmy bardzo tego nie chcieli, to czasami to się pojawia, jednym mniej, innym bardziej, ale to jest taki mechanizm, którego nie można na poziomie świadomym zablokować. Tak samo nie jesteśmy w stanie na siłę przestać się pocić w wyniku stresu i tak dalej, i tak dalej. Ale są pewne techniki, których uczeni są agenci służb specjalnych. Widziałem kiedyś wywiad z jednym z nich i w trakcie tego wywiadu pokazywał właśnie, jak można oszukać wariograf, i teoretycznie jest to możliwe do zrobienia. Krystian podobno do tego badania się przygotowywał, jakoś próbował regulować oddech, próbował no, jakoś kombinować, i poniekąd mu się to o tyle udało, że to badanie nie zostało zaakceptowane jako wiarygodne, czyli wynik tego badania został określony przez biegłych jako niejednoznaczny. Czyli krótko mówiąc, to jest jak góralska prognoza pogody, albo będzie padać, albo będzie słońce. Czyli no nie wiadomo, tak, czy kłamał, czy nie kłamał. Całe to badanie zostało w jakimś sensie podważone, ale w innych źródłach z kolei wynik badania na wariografii jest podawany jako kolejna z poszlak, która pogrążyła Krystiana. Być może dlatego, że biegli byli w stanie wykazać, że to badanie może, mimo że niejednoznaczne, było w jakiś sposób zmanipulowane przez Krystiana i to mogło działać w tym momencie na jego niekorzyść, tak, że nie był szczery w tym badaniu. Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku Krystian był pewny swego, był przekonany, że niebawem wyjdzie na wolność.
i że nic złego mu się nie stanie. Cały czas uparcie próbował dowodzić, że nie on był sprawcą tej zbrodni. Natomiast podsumowując i idąc w kierunku finału tego odcinka, główne przesłanki śledczych i takie główne poszlaki, które świadczyły przeciwko Krystianowi, to po pierwsze ewidentna zależność i taki związek pomiędzy Krystianem a ofiarą, czyli Dariuszem. I tutaj chodziło o to, że według zeznań byłej żony Krystiana, ona była w jakichś relacjach erotycznych, tak to powiem, z ofiarą, więc był motyw, to jakby pierwsza sprawa. Druga sprawa to telefon komórkowy należący do ofiary, który ewidentnie był sprzedany przez Krystiana na Allegro. W tym miejscu mała dygresja. Krystian z uporem maniaka upierał się, że to nie jest ten konkretny egzemplarz. Owszem, przyznał, że sprzedał Nokia 3020 na Allegro, ale twierdził, że ten telefon nigdy nie należał do ofiary, chociaż nie za bardzo był w stanie wskazać, jak stał się posiadaczem tego telefonu. Dodam dla tych, którzy nie wiedzą, w roku 2000 Nokia 3020 oraz 3310 była tak popularnym telefonem, że praktycznie każdy miał taki telefon, albo jak nie każdy, to zdecydowana większość. Ja miałem. I bardzo sobie chwaliłem. Potem miałem 6310 i chciałbym, żeby dzisiaj te telefony wróciły. Oddam każdego smartfona za Nokia 6310 i jeżeli ktoś ma, to kupię chętnie. Dobra, żartuję. Wracając do tematu telefonu, Krystian nawet prowadził korespondencję z firmą Nokia, próbując dowieść, że telefon, który on sprzedał na Allegro, był wyprodukowany już po śmierci Dariusza. Natomiast jakaś tam korespondencja była prowadzona, ale sąd nie dał wiary tym dowodom. Kolejna poszlaka przemawiająca zdecydowanie na niekorzyść Krystiana to notatki, które on sporządzał u siebie na komputerze. Krótko mówiąc, gromadził przez dłuższy czas różne informacje na temat swojej przyszłej ofiary. Zbierał te informacje, gromadził. Czyli ewidentnie interesował się Dariuszem i nie było to zainteresowanie czysto biznesowe, to nie były jakieś numery telefonów, czy adresy stron internetowych, czy adresy e-mail, to były znacznie obszerniejsze notatki, co świadczyło, że Dariusz był w silnym polu zainteresowań Krystiana. Kolejna sprawa, czy poszlaka, to karta telefoniczna, o której powiedziałem na samym początku. Nie mam informacji, jak ta karta telefoniczna trafiła w ręce śledczych. Być może Krystian cały czas ją miał u siebie w mieszkaniu. No tak czy inaczej, był w posiadaniu karty telefonicznej, albo można było dowiedzieć, że to on właśnie z tej konkretnej karty telefonicznej wykonał telefon z budki telefonicznej we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego, z której dzwonił do najpierw do biura, później na komórkę Dariusza, żeby wywabić go i zabrać na spotkanie. I jest to ponad wszelką wątpliwość, że właśnie tego dnia z tej karty telefon został wykonany, a tego samego dnia Dariusz zaginął. Następna sprawa jest taka, że Krystian nie miał żadnego alibi. Nie był w stanie w żaden racjonalny sposób wyjaśnić, co robił w dniu zaginięcia Dariusza, jak i w następnych dniach. Nikt nie był w stanie potwierdzić żadnej z jego wersji, w związku z tym po prostu nie miał alibi. Także te wszystkie poszlaki oraz wspomniane wcześniej zeznania świadków i osób w jakimś sensie powiązanych z osobami biorącymi udział w całej tej sprawie doprowadziły, że Krystian Bala 5 września 2007 roku został skazany na 25 lat pozbawienia wolności za morderstwo Dariusza J. Mimo tego, że był to proces poszlakowy. Krystian do końca próbował dowieść swojej niewinności i mimo tego, że teraz przebywa w zakładzie karnym, w dalszym ciągu twierdzi, że jest niewinny. Jest dostępny, chciałem powiedzieć ciekawy, ale średnio ciekawy wywiad z Krystianem,
To znaczy, wywiad jest o tyle nieciekawy, że reporterka przeprowadzająca ten wywiad nie ma moim zdaniem żadnych kompetencji ku temu, żeby z kimkolwiek wywiady przeprowadzać, a już zwłaszcza z tak inteligentną osobą, jaką jest Krystian. On ją po prostu zjadł na śniadanie w trakcie tego wywiadu i tym bardziej zachęcam Was do obejrzenia. Będzie to materiał pod tytułem Jak nie należy robić wywiadów. Natomiast idąc dalej, bo na tym historia się nie kończy. Krystian został osadzony. Wyrok odsiaduje we Wrocławiu w zakładzie karnym numer 1 przy ulicy Kleczkowskiej. Jest to więzienie dosyć ciężkie, to znaczy nie w sensie rygoru, jaki tam panuje, tylko w sensie warunków sanitarno-epidemiologicznych i w kontekście wyżywienia. Znane mi są historie takie, że tam szczury wielkości kotów biegają po podwórku, ale podobno oddział tak zwany półotwarty, czyli półotworek, jest w miarę fajny, ponieważ podobno jest duże boisko. To tak tyle, co mogę powiedzieć na temat tego miejsca. Ja tam nigdy nie byłem wewnątrz, aczkolwiek wielokrotnie przejeżdżałem na zewnątrz, nie zastanawiając się nawet nad tym, że kiedyś będę opowiadał w internetach o więzieniach. Krystian otrzymał tantiemy autorskie oczywiście za sprzedaż swojej książki, chociaż ona została wycofana ostatecznie ze sprzedaży. Nie cieszyła się jakąś olbrzymią popularnością. Nie wiem w zasadzie wyrokiem jakiego sądu i czy wyrokiem sądu ona została zakazana w sprzedaży, no bo nie osiągnęła rangę tak kultowego dzieła, które należałoby zakazywać, jak na przykład Mein Kampf Adolfa Hitlera, ale zainteresowali się w pewnym momencie autorzy filmów. Kasia Adamik, polska reżyserka, skontaktowała się z Krystianem i zaproponowała mu film, realizację filmu na podstawie jego historii, nie książki, tylko na podstawie jego historii. Krystian się na to zgodził, za co otrzymał wynagrodzenie w wysokości około 35 tysięcy dolarów za zgodę na użycie jego historii, a nawet jego, chyba nawet jego dane są tam użyte w tym filmie, już nie pamiętam dokładnie. I z tym wiąże się kolejna ciekawa historia, ale jeszcze o tym za chwilkę. Powstał jeszcze drugi film, którego, jak mam być szczery, nie widziałem. Tam główną rolę odgrywa Jim Carrey i ten film jest, z tego co wiem, jedynie inspirowany, i to dość luźno, historią Krystiana Bali. Może kiedyś obejrzę, ale nie jest to oczywiście kanał filmowy, więc nie będę prowadził recenzji tego. Czy on dostał za to wynagrodzenie? Z pewnością, z tym, że nie wiadomo dokładnie w jakiej wysokości. A dlaczego mówimy w tym momencie o ciekawostce? Dlatego, że Krystianowi oprócz wyroku 25 lat pozbawienia wolności również została zasądzona nawiązka na rzecz rodziny ofiary. Mniejsza o to, w jakiej była kwocie ta nawiązka, bo nie chodzi o to, żeby teraz szperać po internecie i sprawdzać, czy to było 150 czy 200 tysięcy. Nieistotne. Istotne jest to, że on tych środków nie płacił, jak również nie płacił alimentów, które oczywiście miał zasądzone. W związku z tym ruszyła przeciwko niemu procedura egzekucyjna. Komornicy chcieli uzyskać środki od Krystiana, ale im się jakoś to nie udało, co spowodowało zwiększenie mu wyroku o kolejne półtora roku. Coś za często rymuje na tym kanale. No w każdym razie Krystian po 15 latach pozbawienia wolności ubiegał się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie. Miał do tego pełne prawo, ale sąd mu odmówił, co tak na marginesie wam dodam jest dość taką częstą regułą, że ten pierwszy wniosek jest odrzucany, jeszcze trzeba parę lat posiedzieć, żeby ewentualnie myśleć o wcześniejszym przedterminowym zakończeniu kary. Natomiast ten śmieszny, wydawać by się mogło, wyrok półtora roku prawdopodobnie mu uniemożliwi jakiekolwiek staranie się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie i nie dość, że będzie musiał odsiedzieć te 25 lat, to jeszcze dojdzie mu te kolejne półtora roku. On złożył wniosek o wyrok łączny, czyli żeby mu zaliczyć na poczet kary
łącznie te 25 lat za wszystkie swoje przewiny, ale sąd odmówił takiego połączenia, no bo stwierdził, co dość oczywiste, że to są dwie zupełnie różne kategorie i nie można zaliczyć mu ten wyrok 25-letni dodatkowego półtora roku za uchylanie się od spłacania nawiązki, mimo tego, że miał pieniądze, tak? Ten wyrok półtora roku on nie dostał za to, że nie płacił, tylko za to, że zataił posiadanie środków na egzekucję, czyli na spłatę tego. No i nie mogło tak być, że sąd mu zaliczy to na poczet odbywanej kary, bo tak de facto sąd w tym momencie by mu podarował te półtora roku, a to się nie może wydarzyć. Jeżeli ja mówię w sposób skomplikowany i za bardzo złożony, to proszę poprawcie mnie w komentarzach, żebym następnym razem się wystrzegał tak wielowątkowej narracji. Zmierzając do końca, Krystian Bala będzie mógł opuścić mury więzienia najprawdopodobniej dopiero w lipcu 2032 roku. Krystian Bala spędza czas w zakładzie karnym na budowie modeli statków i okrętów, a jako budulca używa zapałek, patyczków, różnego rodzaju takich patyczków do szaszłyków, sznureczków, folijek i woreczków foliowych innego rodzaju, które służą za żagle. Podobno robi tego dosyć dużo, podobno obdarowuje tego typu modelami swoją rodzinę. Podobno również wystawia to na różnego rodzaju aukcje charytatywne, między innymi Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy w ten sposób wspiera. Podobno nie bierze za to żadnych pieniędzy. Co ciekawe, nie pisze książek. Cały czas utrzymuje, że jest niewinny. Można czasami dotrzeć do jakiegoś wywiadu z nim w gazecie. On cały czas twierdzi, że Rzeczpospolita zrujnowała mu życie, że został zamknięty jako młody człowiek, a wyjdzie jako stary dziad. Stara się nie myśleć o przyszłości. No a puenta tej historii jest taka, że trudno o zbrodnię doskonałą, chociaż ja nie wierzę w to, żeby taka nie istniała, bo nierozwiązanych zagadek kryminalnych jest cała masa i ta zbrodnia pewnie też byłaby niewyjaśniona. Krystian nigdy prawdopodobnie nie zostałby pociągnięty do odpowiedzialności, gdyby właśnie nie sprzedał telefonu na Allegro, to po pierwsze, a po drugie, gdyby nie opisał zbrodni w swojej i tak mizernej podobno książce. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, to poproszę o komentarz. Jeśli nie, to tym bardziej poproszę o komentarz, bo dla mnie to ważne. Jeżeli możecie, to dajcie mi łapkę w górę i subskrybujcie, a jeżeli Wam parę groszy zbywa, to ja nie pogardzę piątakiem przysłowiowym na wirtualnego kawulca. Także dzięki wielkie, trzymajcie się i do następnego odcinka.